Rzadko się. Co? O kurde! Hej, cześć, witajcie. Ja jestem pan Burza. Witam was w dzisiejszym odcineczku. Jak widzicie, Shulker Boxing gotowy. Tam zaraz wam wszystko pokażę. A wy na początku zostawcie łapkę w górę, subika z dzwonem. Pierwsze, co się pozmieniało, to tak. Na pewno coś się pozmieniało. Mój mieczek się pozmieniał. Naprawiony kill-off. Złote marchewki, trochę więcej. Jak widzicie, Flight Duration 1, Firework Racket, czyli prosto mówiąc, fajerwerków trochę sobie narobiłem. No, narzędzia takie jak były, będę chciał dzisiaj, jak w sumie już wiecie po tytule, iść do po debrisy. Debrisy, czyli z debrisów, debrisy się przepala i tam trzeba mieć 4 odłamki debrisów przepalonych, żeby zrobić czapkę netherrightu. Jak widzicie, tu mam 3 chyba, tak tutaj, więc no nawet mi na szczapkę nie starcza. Tutaj znalazłem kolejnego villagera, którego oswoiłem, zrobiłem nowe podki, pokażę wam, żeby nie było. No i rozmnożyłem ich, jak widzicie, jeszcze 2 zostały. I mamy kolejnego villagera, będę chciał jednego z nich, jak jeszcze się rozmnożą, umieścić tam. Tego najprawdopodobniej z name tagiem, żeby mi nie zniknął. No i co jeszcze chciałem wam pokazać? Chciałem wam pokazać farmę pewnie, przed jeszcze samym pójściem, więc tutaj jak widzicie jest portal, tylko żebym teraz się nie wyłożył, nie, no to aż tak chyba nie jestem słaby, no właśnie. Tu jest portal, który teleportuje nas właśnie na górę, lecimy 2 razy w górę, fajerwerką, lądujemy tutaj i wygląda to mniej więcej tak, dużo was w sumie tu, a nie, nie, nie was tak dużo i strasznie, ale to strasznie szybko się tu wbija level. Będę chciał na następny odcinek, już będzie pewnie to gotowe, patrzcie jak to szybko leci, nie? Zrobić tutaj hopery, albo tutaj, obojętnie. I będziemy ich po prostu tak walić. Patrzcie ile expa z tego jest, nie? Z masakra. A, jeszcze Enderman wpadł. No, Enderman to też głupie są, mogą w sumie tu wpadać. Więc tak to mniej więcej działa. I patrzcie ile z tego jest lootu, nie? A, jeszcze nie wszystko. Tutaj robiłem dziurę, bo chciałem to, wiecie, tak... Myślałem, że to jak tutaj bym jakoś wszedł... No nie wiem, chciałem po prostu tutaj wejść, no ale nie wyszło mi, bo mi spadły klocki i ten. A nie robi mi to zbytnio żadnej różnicy, więc... Tak to wygląda. Będę na pewno system sortowania tutaj chciał zrobić. No, zbierałem jeszcze trochę drewna, bo tam... czekajcie, czemu ja zbierałem drewno? Po co zbierałem drewno? Po co ja zbierałem drewno? Nie wiem, po co zbierałem drewno, ale zbierałem przed odcinkiem. No i tak to mniej więcej wygląda. Tak działa farma. Tutaj, jak widzicie... jest wagonik i tutaj są, nie, tu nie jest wagonik, to są 24 wagoniki, możecie tu zaobserwować takie minimalne piksele, nie wiem czy to widzicie, w każdym bądź razie, jak ja ich wkurzę, czyli w tym przypadku, no nie wiem, oni się nie chcą na mnie wkurzyć jakoś tak dziwnie. 25 level, jak widzicie, bardzo to szybko leci, tylko no trochę już, jeszcze będę tutaj obudowywał to, bo jak słyszycie, gasty tu są i nie chcę, żeby we mnie strzelały. I chyba 3 razy jajka musiałem tego żółwia zdobywać, bo albo mi pękały, albo mi gast jeszcze, wiecie, gast mi zniszczył właśnie. Więc namęczyłem się trochę, ale jest git. Już to naprawiłem. Dobra, jeżeli oni się na mnie, ja jeszcze to będę udoskonalał i tutaj będzie pigment, którego się będzie walić, oni się będą na mnie wkurzać. I tym sposobem, czekajcie, może bym go, o, z łapki pacnę. I patrzcie, oni się teraz na mnie wkurzyli. I oni teraz tu wpadają, ja se tu staję, o, może tak wejdę. I teraz powinienem trochę expa dostać. No, czemu wy mnie nie bijecie? Bić mnie. Oni tu powinni zaraz wpadać. O, czemu ty nie wpadasz, mordo? Ała, widzicie, to mocno bije. Bo jak jest 24 wagoniki, to oni się jakoś tak duszą i to damage zadaje mocny dosyć. No, właśnie, i patrzcie. Możecie na przykład... Nie wiem, jak by to miało działać, bo tak na awka dosłownie to raczej niezbyt by działało. Bo z czasem oni po prostu już nie są na mnie wkurzeni, ale wiecie. Moglibyście na przykład sobie tak farmić, że pacniecie jednego łapką, oni się na ciebie wkurzą, idzie się tutaj, cyk, stajesz tutaj, oni giną i dostajesz expa, nie? Proste, logiczne. Jeszcze, wiecie, jak zrobimy hopery, to już totalnie. Nawet mogłem sobie, już tyle tego golda miałem, że mam stack złotych marchewek i to wcale drogie nie było, jakieś, nie wiem, może stack golda, więc jak na tą farmę to jest bardzo mało, więc jakby wiecie, fajnie, fajnie. O, można sobie tu stanąć, o, trochę expa dostałem. I patrzcie, ja jeszcze przed chyba tutaj miałem 20 level, teraz mam 28, a wcale tak długo tu nie jestem, nie biję ich, bo opowiadam wam, o, teraz bym sobie ich zbił, już mam 30, nie?
Dobra, więc tutaj po prostu fajna farma expa, fajna farma golda, tak. Perfekcyjny polski. No chyba, nie, no dobrze powiedziałem, tylko po prostu tak dziwnie się wymawia. Cyk, zlećmy sobie na dół. Więc dzisiaj misja po Netherite, bo chciałbym sobie następny odcinek... O, tutaj gram sumo z piglinami, znaczy pigmenami. Sumo, co z nimi gram. Nie no, żartuję. Znaczy, grałem raz, ale to wiecie, o co chodzi. Dobra, robi się teraz noc. My sobie pójdziemy do innego portalu. I tak szczerze, fajnie by było mieć Fire Resistance podkę. Teraz tak, szybko jak się robi Fire Resistance. Fire Resistance Potion, ok, crafting, może być crafting. Brodawki, czy ja mam brodawki? Pytanie to jest dnia dzisiejsze, czy ja mam brodawki, bo mi się wydaje, że nie mam. Nie no, jak ja nie brałem brodawek, to będę musiał chyba iść bez tych potek. Chyba, żebym wziął trochę golda i się z pilinami potradował, może by mi dali jedną potkę. No, ale naprawdę jak nie brałem brodawek, to jest aż dziwne, wiecie? No cóż, taki mój los, jak to, nie wiem, no nikt tak nie mówił, ale... No ale trudno, no trzeba iść do netheru, tak? Teraz tak, powywalajmy niepotrzebne rzeczy. Nie idźmy ze wszystkim niepotrzebnym, na pewno wiadro wody nam się nie przyda. Weźmy trochę rzeczywiście tego golda i po prostu ja spróbuję się z piglinami zaraz jeszcze wytradować. Może dadzą, może będę mieć farta, kto wie. Jesteśmy na wersji, gdzie jeszcze pigliny nie były zepsute w tradach, więc może coś siądzie, o ile spotkam piglina. No i tak, siema, to jesteś pigmen, nie piglin. W sumie tu mam taką, patrzcie, co tam jest, XD. Tam coś takiego fajnego, tu sobie mogę fajnie elytrą latać. Mam taki jakby fajny wylot. Dobra. No to tak, co my głównie chcemy? Głównie chcemy piglina. Piglina. Teraz to już właściwie nie opłaca mi się kwarcu kopać, w sensie opłaca mi się kwarc, że dla surowcu, nie? To jeszcze sobie kopię, chociaż mi to prawie nic nie dało. Jeszcze ten piglin. Kurde, to jest biom z piglinami niby, bo ten klasyczny to jest chyba gdzieś ile rozpią pigliny najczęściej, tak mi się wydaje. A kurde, ich nie ma w ogóle. Tu, chcecie, wiecie, na przykład tam u mnie w farmie to trochę tych piglinów się respi, nie? A tutaj mamy na przykład... Sobie tam pójdziemy, polecimy. Oho, gaś. Czy ten taki? Rzadko się... CO?! O kurde! To się stanęło! O ja pierdziele! Ktoś to widzi? Chyba na miniaturkę będzie. F2. Prosta, że tak, byczku. Dobra, bierzemy jeszcze ten blok złota, bo on się nam przyda do trade'ów. Zamienię sobie go. 18 sztabek, myślę, że to jest git. Nie wiem craftingu, na czym mam, wiecie. Jezu, żeby teraz z tym jabłkiem nie zginąć, nie? Jezu, 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 dobra. Bezpieczny. Gdzie są jakieś pigliny? Jezusie, no. Ja chcę... O, patrzcie, walę go. S? Dobra, patrzcie na to. I myk, dobra. To było... Ty, ile było? 4 gunpowdera, w sumie wezmę se. Będę na fajerwerki. Ja już... O, jest piglin. Siema, mordo. Ale, że ty taki agresywny. Macie golda i się nie próć do mnie. Podkopać was może? Z chęcią mówicie, spoko. No co ty mi bijesz w ogóle? Idźcie się tradować z kolegami. Ale wy nie mili. Dobra, co wy tutaj dajecie? No, już nie wyskoczycie. Słuchajcie, ja bym sobie tak zrobił. No i pięknie, poteczka, ale ja mam farta dzisiaj. Dobra, fajnie, dziękuję, dziękuję. Jeszcze jedna by się przydała, chłopaki. Wiecie, co robić? Jeszcze jedna poteczka, no. No, ale nie, no, poteczka. 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 No, poteczka. Ja nie chcę żadnych pereł, ja chcę potkę. No, daj potkę, mordo. Nie po to wam daję całe moje złoto, żebyście... No, skończyło wam się złoto, a ty co dasz? No, no, no nie ma potki. Ale jedną dali. Mogę jeszcze iść w sumie to złoto wykopać. I szczególnie, że mam fortunkę na kilofie, więc w sumie mogę wykopać. I dużo nawet chyba z tego będzie. Golda. I ile sztabek może być? No, chyba dużo mi się wydaje, no. No, zobaczymy zaraz. Cyk, cyk. Gdzie jest gold? Ślepy jestem, wolę skraftować. 7 sztabek. Kurde, dużo. Tak szczerze, dużo. Gdzie jesteście, piglinki? W dziurze magicznej. Spoczko, idę do was. 11 sztabek. Co mi z tego zrobicie, koledzy? Tam jest kolejny w ogóle.
No, dajcie mi potaczkę. Ja się tu wkopię w sumie. Znaczy to w sumie mi nic nie daje. Mam jakieś bloki? Tu mam. No, tu sobie zrobię takie schodki. No nie, no chyba poteczki nie ma, jak mi się zdaje. Chyba nie ma. Ale dużo skóry oni dają, ja nie wiedziałem, że oni tyle skóry mają. Myślałem, że trochę... Już nie macie? Jezu, ale oni to zużywają. Jeszcze nic nie dali fajnego. O Jezu. Dobra, nie wiem. Jedna mi chyba starczy. Znaczy nie starczy, bo to jest na ile? 3 minuty. Ała, no co mnie bijesz, no. Spalę cię i tyle. Fajnie, że mam te złote marchewki, bo one fajnie leczą. Dobra. No, my mordy nic nie macie. No kurde, no. Why? Why you bullying me, bro? Dobra, no to trudno się mówi i trzeba żyć tak, jak jest. Czyli zaraz się chyba wkopujemy. Kurde, tylko na 3 minuty. No to tylko mi się opłaca tak, jak będę zbierał, nie? Zrobimy sobie... A właśnie, ja wam nie mówiłem, w tym są łóżka. Bo tak zwykle, przecież bym nie kopał. Nie mówiłem wam. No i co, wkopujemy się. Nie wiem, na jakim się zwykle poziomie kopię, bo nie kopałem jeszcze netherrightu. Jestem ery stary Minecraftowiec. W ogóle jak to nagrywać, to znowu The Dragona, więc nie wiem, może napiszcie, jak chcecie jakieś odcinki sklepy. Co to jest? Wszystko jasne. Nagrywajcie. Piszcie w komentarzach, jak chcecie jakieś odcinki z klepy, na przykład na Dragonie, na jakimś serwerze, nie wiem, cokolwiek. Bo ja się lubię klepać. A propos starego Minecrafta. No i tu już się zrobiło skomplikowanie bardziej, bo tutaj mamy jeziorko lawy. Dobra, może wkopmy się troszkę gdzie indziej. Tu też jest lawa? Czy nie ma już tu lawy? No proste, że jest lawa. No tutaj to nie ma wyboru. Wiecie co, ja wywalę to, wezmę sobie to na pierwszy slot. Znaczy wiecie, niby mam jeszcze Fire Resista, wiecie z czego? Z koksa, ale no nie będę przecież koksa, no kto tak robi? Że będzie koksa na Fire Resistkę. I żebym przez przypadek, nie, ja tą Fire Resistkę schowam jeszcze, wiecie czemu? Bo ja się boję, że ja ją zużyję. Dobra, tutaj może tu się da wejść? Tu już się da wejść, mi się zdaje, ale to moje przeczucia tylko. O, widzicie? Koks totalny. Aha, jednak nie. Ale tu już jest trochę niżej. Nie, no naprawdę, czemu tu się nigdzie nie da wkopać? Dobra. No to tak. Dobra, to sobie dam do tyłu to, co nie potrzebuję teraz, albo to, co się boję, że stracę. No w sumie shulker box jest jedynym. Jeszcze nie miałem shulker boxów, więc lepiej chyba nie mieć tak shulker boxa. Chociaż nie jest on najcenniejszym przedmiotem, który teraz przy sobie mam. To jednak wolę chyba mieć shulker boxa schowanego. Już chciałem tego shifta puszczać, a byłem na krawędzi. No, bywa i tak. Dobra, słuchajcie. Zastanawiam się, gdzie wkopać się. Zastanawiam się, gdzie wkopać się, ale no tak się nie umiem wkopać nigdzie. Dobra, w sumie tego wyjaśnię, bo zaraz mnie do lawy zrzuci. I guziec idzie. Guźców to ja nie lubię, bo guźce duży damage dają. Co ty robisz, guziec? Dobra, guziec, spal się, dobra. Guziec się spalił, całe szczęście. Magma cube. Co? Tyle guziec daje? Porąbana akcja. W ogóle... Nie wiem, czego dokładnie się stręża robi, wiecie? Ja w sumie może z tego bym... Jeszcze... Nie, no dobra, już nie będę się tradował z tymi gówniakami. Wywalę to. Jeszcze mam... Przecież dużo mam tego chyba... O! Chyba to będzie to. Tu chyba nie będzie lawy. Albo będzie. Nie, proszę, ja nie lubię lawy. Albo nie będzie? No! No nie, no dlaczego? Dobra, i nie, czekajcie, to się ba... Tu chyba tylko po prostu dociera lawa. Poczekajcie chwilę. No proste, że tak, byczku. A nie, tu też jest lawa. Ale nie, no poczekajcie, bo może jednak... A może? No. Pokczampy, widzowie. Widzicie, co się dzieje? Chyba nas przepuścili tutaj. Na sam dół. Nie wiem, na jakim poziomie będę kopał na 10, tak jak się kopie diamenty. I teraz tak. Wyciągnijmy sobie nasze pierwsze łóżka. Po pierwsze... Więc wyciągnijmy to, co możemy. Cyk, cyk, cyk. Tyle może być. Oddalamy się na fulla. Klikamy. A! Dobra. Czy mamy jakieś debrisy? Chyba nie mamy debrisów. Kurde, dużo tego tu. Okej. Okay. Czyli wiem, żeby się dużo oddalać, bo widziałem chyba Tobiasz Gaming, idol tak zwany, jak to chyba Evron mówi, nie wiem. Tak mi się wydaje. Tak mówią, więc no. Widziałem chyba na, jak pierwszy dzień kwadratowej był, to oni chyba tak robili, wiecie? Że właśnie sobie łóżkami stawiali tutaj łóżko, tak za róg.
Oddalali się na fulla. Cyk. I tak się... O kurde! O kurde, lawa! Dobra, bezpieczny jestem. Chyba. Czemu niebieski ogień tu jest? A, Soul Sand się zapalił. Ale jak debrisów nie ma, to nie ma, kurde. A, palę się. Debrisy? Halo, halo. Halo, Kartus. Dobra, ej, nie, naprawdę nie ma? Hmm. No okej, okay. W sensie... To też zależy, wiecie? To zależy od szczęścia. No ja... Ja zazwyczaj nie miałem szczęścia do takich rzeczy, albo do szukania diamentów. Ale różnie bywa. Dobra, teraz 12 poziom. Troszkę wyżej spróbujemy. Tu gdzieś pójdziemy, tutaj. Cyk, łóżko. Cyk. Oddalamy się na fulla. Czekajcie, nie ma nic za mną, nie ma. Więc się... O, shit. I widzicie, jakby tu była lawa, to trochę przerąbana. Ale na szczęście lawy nie było. No a na nasze nieszczęście nie ma debrisów. Więc trochę słabo. No nie wiem. Mam nadzieję, że to moje nieszczęście. Dobra, w sumie nie. Zejdźmy trochę niżej, wiecie? 10 poziom, 9, 8. 8 będzie dobry. 8 poziom to mój faworyt od dzisiaj. No nie. Boję się, że to wybuchnie. Nie, to raczej tak nie wybucha chyba. Chyba. Różnie bywa. Za mną nic nie ma, nie ma. Oddalamy się na fulla i klikamy i od razu ten. Ej nie, no to jest jakiś niefart, nie? Łaj, nie ma debrisów. Ja chcę debrisy. Ej nie, no coś... No coś jest nie tak, wiecie? Albo wyżej. No nie, no ewidentnie chyba wyżej, nie? Tak, który? 13 poziom? Chodźmy 13. Jak tak szaleć, to szaleć. Tutaj, dobra. Cyk. Cyk. Co my tu mamy? Jak zwykle nic. Ja już się przyzwyczaiłem, wiecie? O kurde, lawa. Wywalmy to, wywalmy to, to, to. No tak średnio bym powiedział z tym. Okej. Okay. No nie powiem... Dziwne to trochę, bo już zużyłem troszkę ty łóżek. Dziwnie to powiedziałem. Za niedługo będziemy może jeszcze fire resistkę brać, zobaczymy. Tu za mną nic nie ma. A teraz... Czemu to tak dziwnie... O, jest debris pierwszy. Ale czemu to tak dziwnie wybuchło? O co tu chodzi? Dziwne to było, dobra. Mamy pierwszego debrisa. Fajnie, nie powiem. Nie powiem, że nie. No bo wiecie, już mamy jedną sztabkę. To pewnie na kilo bym sobie to dał. Bo myślę, że kilo był najlepszy do tego. Więc sobie pierwszą sztabkę na pewno zużyjemy na kilo. Ale nie, no ja mam jakieś nieszczęście do tego. Mi się tak wydaje. Jeszcze jedno łóżko. Gdzie by to łóżko dać? Ile jeszcze mam? Nie wiem w sumie jeszcze ile mam. Dobra, cyk. Coś takiego. O, teraz jak się normalnie wybuchło. Kolejny debris, okej. Okay. To jest akurat dobra informacja. Ale tak poza tym to średnio. W ogóle fajnie, że debrisy się nie palą. Bo trochę by było słabo. Okej. Okay. Mamy dwa debrisy. Teraz przejdźmy może tutaj bardziej. Cyk. A, już muszę wziąć z shulker boxa łóżka. Kurde, coraz mniej tych łóżek jest. Nie podoba mi się to. Troszeczkę mi się to nie podoba, nie powiem. Nie powiem, że nie. Oddalmy się na fulla, jeszcze dajmy tu, żeby się... Cyk. Okej, okay. Nie ma nic, okej. Okay. Dobra, wiecie co? Tutaj było dużo debrisów, co nie? Więc przejdźmy przez to. To sobie zgaśmy, to sobie zgaśmy, to sobie zgaśmy. Chodźmy tak troszkę wyżej, 14 i idźmy trochę dalej. Może tutaj, tu. Jakoś sobie tak przejdziemy. O Jezu, lawa. I tu na przykład zróbmy łóżko. Nie wiem, czy to będzie dobre. Chyba tak, 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 tak. Okej, okay, może być tu. Cyk. Na fulla oddalamy się. Chyba nic nie ma. Tak mi się zdaje. Tak mi się zdają. Tu jest ten tunel. No nie, no nic nie ma. Ale taka... kurde, no. Coś mi to nie pasuje. Zejdźmy może troszkę niżej teraz. I kolejne łóżko dajmy. Nie wiem, czy to jest takie dobre, że ja tak eksperymentuję z tym. Bo później się, wiecie, różnie z tym bywa. Ale wiecie. Okej. Okay. Tu coś jest. Nie ma nic. Kurde, tam była dobra ta. Dobre miejsce do tego. Ale, o Jezu, jakby tu była lawa, to by było po mnie. Właściwie nie wiem, po co ja tego Fire Resista brałem, wiecie? Dobra, tu sobie postawimy łóżko, wiecie? Tutaj za rogiem. Tutaj, o. Nie, nie, nie w tym... Żebym miał się gdzie wycofać w razie czego. Cyk. Home. Home, home.
O, tu już jestem przy części poprzedniej. Czyli zrobiłem takie kółko. No ale, no jak nie było, tak nie ma, no. No ja nie mam chyba do tego szczęścia, wiecie? Kurde, no. Kurde. Kurde. Dobra, chodźmy trochę dalej, bo my jesteśmy cały czas w jednym miejscu. A moglibyśmy w sumie iść gdzieś dalej, więc ja sobie pójdę cyk tędy. Mamy jeszcze tyle tych łóżek, więc jakbym się przeniósł tak trochę w inne miejsce. Dziewiąty poziom to myślę, że będzie mój faworyt. O! No właśnie, dziewiąty poziom najlepszy. To jest znak, że dziewiąty poziom my chcę. I wiecie, na dziewiątym poziomie będziemy szukać. Dlaczego to są... Ale nie wiem, niektórzy po 30 debrisów znajdują. No, widać, ja znajduję 3. No, widzę, że ja to szczęśliwy jestem. Nie wiem, chodźmy teraz tu bardziej. Tutaj teraz może. No nie wiem, ja tak na pałę trochę idę. Jest git. Nie wiem, kwarc. Exp, no nie wiem, no exp mi niepotrzebny, jak sami wiecie. Nie wiem, czemu waliłem i chciałem jeść. Mniejsza z tym. Dobra, może być tutaj. Trochę się już oddaliłem od tamtego miejsca niefartownego. Tutaj debris. Proste, że nie, byczku. Bo ta gra to mnie troszkę nie lubi, no. Dobra, to spróbujemy trochę bliżej teraz tego. I od razu tutaj sobie pójdziemy. Ale najpierw muszę sobie wyciągnąć rzeczywiście łóżeczka. Żeby inaczej. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra. O kurde, już się łóżka kończą, wiecie? To trochę słabo. Ale mam nadzieję, że następny raz będzie lepszy, wiecie? W następnym odcinku sobie... Kurde, nade mną jest lawa. Nie, dobra, nie robię tutaj tego. Jak nade mną jest lawa, to zrobimy sobie to troszkę w innym miejscu. Następny odcinek może nawet dwa shulkerboxy z tym przygotuję. Zobaczymy. O kurde, nie tak. O, dobra. Jest debris. Nice, dobrze. Kolejna sztabka. No, wiecie. Niektórzy... O, drugi debris. Dobra. Raz, dwa. O, trzy debrisy. O kurde, chyba się szczęście do mnie mychnęło. Ponownie w sumie. Bardzo mnie to cieszy, tylko teraz to jest znak, że trzeba troszkę jakieś takie kratek odejść. I stawić kolejne łóżko. Jezu, źle. Chyba, żebym tak w sumie zrobił, czemu by nie? Okej, co my tutaj mamy? Chyba nic. Tak, nic. Dokładnie, to co chciałem powiedzieć. Dobra, nie, to teraz chodźmy w takim razie w bok bardziej. Gdzieś tutaj myślę. Albo trochę bliżej tutaj. No i chodźmy, kolejne łóżko weźmy. Cyk. Uwaga! Źle to teraz zrobiłem, ale czy coś jest? No jak zwykle. To jest chyba znak, że trzeba się gdzie indziej przenieść. Weź to zgaśnij, ja nie lubię się palić. I tak mnie to nie zniszczy. Dobra, no to niestety. Jak debrisów nie ma, tak nie było. Znaczy, no wiecie, coś tam było, ale to nie takie, wiecie, jakbym chciał. Przekonmy się teraz dalej. Po tym kwarcu. O kurde, no dużo lawy tu strasznie jest, wiecie? Dobra, chodźmy tu w takim razie. Chodźmy w takim razie tutaj, tak troszkę jeszcze tak. O kurde. Jak tu idziemy minus 7. Okej, tu zmniejszamy kratki na minus 700. To tak do 700, może 30 kratek. Tutaj, dobra, będzie git coś takiego. I tu sobie stawimy łóżko. Cyk. Na fulla, cyk. O, teraz było dobre łóżko, bo mnie nic mi się nie stało. Ale nie, no, coś niefartowne. Dobra, chodźmy teraz do góry, wiecie? Teraz zrobimy sobie łóżeczko gdzieś. Dziwnie to trochę robię. Nie wiem, muszę się nauczyć jakiejś metody fajnej na szukanie debrisów. Co ile kratek. I może by było fajnie. Ale no widzicie, że ja mam strasznie go nie farta do tego i to tak wciór. Ale czemu ja jestem felytrze? To jest trochę dziwne. Dobra. Ostatnie łóżko. Chyba, że mam jeszcze coś tu. Możliwe, że mam. Tak, mam jeszcze. Weź, wywal to. Weź to. Weźmy jeszcze to zamiast tego. Okej. Łóżko. 13 poziom. Tutaj. Może być tu i... Nie wiem, nie widzę, bo się pala. Zgaśnij. No, zgaśnij, i tak mnie nie zabijesz. O. No nie, no nie ma nic. No kurde, no. Dobra, chodźmy tak niżej. Dziewiąty poziom to był mój faworyt. Tu znalazłem debrisa. Tu już się kopałem. Idźmy dalej po prostu. Nie zwracajmy na to uwagi. Cyk, myślę, że gdzieś tu będzie dobrze. Robimy. Cyk, coś takiego. Klikamy. Ale jak zwykle, to już jest klasyk po prostu.
No nie wiem, no coś jest ze mną nie tak, albo z moją taktyką, albo nie wiem, no. Kurde, no niektórzy tyle znajdują tych debrisów, a ja mam 6. No nie, no coś jest nie tak z tą gierką, nie? Komputerówką. Tu trzeba O! No nie? Nie no, wiecie, zawsze lepiej mieć 6. Ale ja jeszcze bym chciała znaleźć debrisa, wiecie czemu? Wiecie czemu ja bym chciał znaleźć debrisa? Dobra, o, teraz zrobimy trochę inną taktyką. Ja się tutaj. O. Cyk. O! O, i widzicie, jest debris. Teraz czekajcie, teraz mam w bazie mam 3, tak? Dobrze mówię? Chyba dobrze mówię. Nie wiem czemu ja w sumie, jak to się i tak nie spali, ten debris. Jeszcze tu przekopiemy, bo tu czasem są debrisy takie, ukryte. Ale tu już chyba, tu był tylko pojedynczy. Wiecie, lepszy pojedynczy niż nic. Potrzebujemy tak, w bazie mam, no fajnie by było jeszcze jakby się takie czekajcie, takie 4 debris jeszcze jakby się trafiły, nie? Tylko no wiecie, ja nie umiem szukać tych debrisów trochę. Nie wiem, bo ja nie wiem co ile tych kratek występuje. No nie wiem, jakby były debrisy, to co? Muszę dalej iść po prostu, czy bliżej? Ja tego trochę nie rozumiem tego systemu, nie? I to jest trochę właśnie w tym. Trochę w tym słabe, bo na przykład diamenty wiem jak występują. W skrzynku jakieś tam ileś tam rud może być. Ostatnie łóżko, tak? Nie będzie. Co nie? Proste, że nie. No nie, no, w sensie nie było najgorzej. Łącznie mamy 10 debrisów. Ja myślę, że to jest słaby wynik. No, nie powiem, że nie. Ale taki też jest dobry, nie? Sposób chyba. Taki. Jeszcze sobie poszukam jakichś na pewno sposobów na szukanie debrisów w następnym odcinku. Nie, no, nie będę szukał już. Może na live będziemy szukać debrisów. Jak kiedyś będziemy szukać debrisów, to po prostu się zrobimy sobie live'a. Będzie fajnie. Z szukania debrisów. Albo też odcinek. Jakiś taki. No nie wiem. Ten odcinek najprawdopodobniej ma temat, że znalazłem koksa. Chociaż. Albo szukanie debrisów i znalazłem koksa. No i co? No i tak kurde średnio z tym wam powiem. Myślałem, że będzie o wiele, wiele lepiej. Z tymi debrisami. Się kurde przygotowałem z tymi łóżkami. A jak to kurde kopię, to tych debrisów w ogóle nie mogę znaleźć. Nie wiem. Możecie napisać jakieś tipy w komentarzu do debrisów. Może wam przytnę serce. Bo kurde fajnie też jak ja bym też umiał trochę tych debrisów kopać. Na pewno też poczytam trochę o tym albo pooglądam jakieś filmy o tym. O szukaniu debrisów. No nie wiem, no naprawdę. Patrzcie, przekopałem tyle i nic nie ma. Znaczy wiecie, no. Kurde, no. Wiecie i nie wiecie, no i. No ja chyba bym tym niepozytywnym akcentem zakończył ten nieperfekcyjny odcinek. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że zostawiliście łapkę w górę. Dziękuję. Do widzenia. Elo 320. Ja sobie jem marchewkę teraz.